Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem, czy to z mikroekonomii, czy z ekonomii menedżerskiej, chciałam Wam pokazać, jak mając podaną funkcję kosztów przedsiębiorstwa, tu akurat daną w takiej formie nieliniowej, jak można ustalić optymalną wielkość produkcji taką, aby koszt całkowity był jak najniższy, czyli żeby osiągał minimum. Jeżeli sobie powiemy, że tutaj nasza wielkość produkcji jest wyrażona w milionach sztuk i funkcja kosztów całkowitych ma taki, a nie inny przykładowy zapis matematyczny, to gdy mamy ustalić tę optymalną wielkość produkcji, która zapewnia minimum kosztów całkowitych, musimy pamiętać o warunku, powiedzmy, z wykorzystaniem pochodnych. Jedną z metod jest liczenie po prostu pochodnych. Gdy pochodna z funkcji, z której chcemy obliczyć minimum, zostanie przyrównana do zera, możemy obliczyć, ile wynosi ta wartość, która zapewni nam minimum czy maksimum funkcji, którą chcemy optymalizować. Oczywiście, że są jeszcze warunki na te przedziały przed i za, ale w najprostszym możliwym zadaniu, wariancie już bez liczenia takich tam warunków dodatkowych, po prostu podstawowy warunek pochodna równa się 0. A więc musimy porównać pochodną z tej funkcji kosztów całkowitych do zera. I jeżeli patrzymy na to, że mam do policzenia pochodną, czy tutaj z różnicy, czy tutaj z sumy, to widzę tak, że pochodna ze 100 to 0. Pochodna z minus 500Q to jest minus 500. A jeżeli mam do policzenia pochodną z 5Q kwadrat, to mam inaczej, wynikiem takiej pochodnej jest 5 razy ta dwójka, czyli 10, razy Q do potęgi o 1 mniej, czyli do pierwszej. Całość musimy przyrównać do zera i gdy to sobie uprościmy, wychodzi nam na to, że 500 przerzucone na drugą stronę, jeżeli jeszcze podzielę to przez 10, które zostało przy Q, to mamy w tym momencie ilość równo 50. A więc taką ilość równo 50 nazwiemy optymalną wielkością produkcji i możemy wtedy ładnie prosto napisać komentarz, że dla produkcji na poziomie 50 jednostek, czyli u nas będzie miliona sztuk, koszt całkowity jest najniższy. Oczywiście można, jeżeli w treści zadania jest potrzebne, można podać, ile wynosi ten koszt całkowity. Czyli podstawić miejsce tutaj Q i tutaj Q, wielkość równo 50 i policzyć, ile wynosi ten najniższy możliwy koszt całkowity. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować w sprawie swoich zadań, możecie pisać do mnie bezpośrednio na adres mailowy, który tutaj piszę, czyli zadania@projekty.małpow.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę, maili nie zostawiam bez odpowiedzi. Ze strony YouTube'a wszystkie przedmioty, jak widzicie, posegregowane są w playlisty według tych przedmiotów. Filmy w miarę sensownie, powiedzmy, nazwane, więc każdy film zapraszam do obejrzenia. Jak chcecie, to skomentowania, zadawania pytań pod filmami w tych komentarzach. Jak potrzebujecie, to lajkujcie, subskrybujcie, wszystko jest dla Was. Filmy udostępniajcie znajomym, bo może im też niektóre zagadnienia łatwiej się już w głowach poukładają. I pamiętajcie o tym, że rozwiązanie takiego pojedynczego zadania nie gwarantuje, że zaliczycie, zdacie czy egzamin, czy kolokwium. Wszystko trzeba ręcznie, samodzielnie przeliczyć przynajmniej kilkukrotnie, żeby mieć pewność, jak to się liczy i jak to należy rozumieć. Pozdrawiam i zapraszam do dalszej nauki.